Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dostaliśmy tutaj od klienta, to znaczy od ojca syna samochód. Syna samochód, ojciec przywiózł. No, w opłakanym stanie zrobiłem sobie, pozwoliłem sobie zrobić jazdę testową na naszym torze. No i jak widzimy, no niestety stan jest jaki jest. 69% większości, 70% mamy tylko sprężynki i łożysko piasty. Okej. W takim razie przestawiamy sobie samochód na podnośnik, bo musimy. Podnosimy sobie go. Tak, przyszedł mój mały mechanik. Przyniósł mi loda. Okej. A, tu i tak dalej nie znaleziono części. Dobra, okej. A. Naprawa częściami o stanie minimalnym 100%. Okej. Koła trzeba zdjąć przede wszystkim. A, widzę już, gdzie to będzie problem. Okej. Kolnica, wiatrak. Mamy rolkę prowadzącą, pompy wody, napinacz do wymiany, to widzę od razu. Świeca, zobaczmy świeca. Zobaczymy jak rozrząd tutaj wygląda. Nie, rozrząd jest. W dobrym stanie. Mam. Jest nowy ABS. O, nowy. Okej. Paski też się tak właśnie zastanawiałem. To na pewno do wymiany. To rozrząd też, nie?
Dobra. Czyli tak naprawdę mamy tutaj te koła do wymiany. Chyba, że tu nie można omawiać. Czekajcie, tutaj się da zrobić? Da się zrobić. No, 70. A, czyli to jeszcze felgi pewnie będą te dwie. I to będzie komplet. Felgi kompletowe. I jeszcze jedna, czyli przednia będzie. No i oczywiście wiadomo, że paski i napinacz, rolka prowadząca i rolka napinająca pompy wody. O, jeszcze jedna rzecz. A, no tak, bo tam żeśmy tego nie rozkręcili. Dobra, dawaj auto do góry. Dostęp z komory silnika. Aha, czy muszę to opuścić? A to w tym czasie sobie zdemontujemy tą jedną ponkę. No, ten Fiacik to tak nie powiedziałbym, że dobry do latania, bo raczej do pierwszych jazd to jak najbardziej, ale nie do rajdowego jako rajdowca. No. Pasek A, tutaj tak akurat wiemy, które to są te paski. Układ rozrządu. Okej. A dalej nie znaleziono części. O, znaleziono. 10%. No i kurde, gra gitara. Moi drodzy. Dobra, no to co? Czapkę trzeba złożyć na górę, kupić podstawowe rzeczy. No. Aha, bo tutaj teraz tak, to na pewno będzie. Gdzie to jest? To nie to, to nie to, łączniki. No, w tym aucie to taka prawda, żeby trzeba było większość rzeczy mieć, żeby to dobrze chodziło. Albo przyjedzie jeszcze raz po prostu do mnie. Typowy pasek A. Pasek rozrządu nie. Pasek nowy raz. Pasek typ. Nie V. Tu V-ki nie ma. Tu jest 8. O. A i wentylator. A, no tak, rurka prowadząca. Nie wiem, czy to jest ta. A chyba. Tu leje, to nie. Jest wentylator. Chyba ten zwykły, nie? Mocy mu od nowych świec nie przybędzie. To na pewno. My szukamy. Poczekajcie, tu było. A, bo tu jeszcze są komplety wentylatorów. Jeden. Okej, tu mam jakiś taki mały podwójny wentylatorek. Popasowy. Nie. Cef. Panewki, czekajcie, silnik. Szukam tej rolki, nie widzę jej, albo jestem ślepy. No właśnie, napinacz paska. To do wentylatora, to jeszcze cena, właśnie obudowa chłodnicy. To jest to, czy to nie będzie
Tak, kupię za dużo, a potem co zrobię z tym? Nie sprzedam. No ale tam, że się. Okej. Mamy tu jedno. A, Japony jeszcze, no tak. Belga Classic trzeba 0,6 kupić 4 razy. Bo opony będzie można na tym chyba założyć. Mi się przynajmniej wydaje, że to tak będzie działać, moi drodzy. Sklep z felgami, felga Classic. A jest Classic 06. A, tylko no właśnie, rozstaw. Jakie ja tam mam? Zobaczymy rozstaw felgi. 205, 7. 205, 45, 17. 205, 45, 17. Osadzenie 205, 45 chyba, nie? Tak, 45. Dobra. Miejmy nadzieję, że to będzie to. Tak, to musi być to. Nadaj mi, załóż, ciach. Aha, bo tutaj nie mam koła, które mógłbym osadzić. Zapomniałem. No i taka to jest praca mechanika. 45, 17, 205, to jest belga. 45, 17 to jest osadzenie, dobra. Git malina. Nie mamy części, a teraz jakbym chciał złożyć. To na tej feldze złoży się. No jak. Ale będzie ładnie. Tylko że no trochę rdza, nie? Ale na spokojnie. Spokojnie. Tak jest. Tu już damy. Tak, niech się waży. Od razu. Tu jeszcze jakieś komplety slików są, jak widzicie. Także no ale. Szybciutko, raz, dwa, trzy. Dobra, jedno koło mamy. Ale no, ładnie teraz będzie siedzieć. Trzeba będzie ładnie to wyglądać. Elegancko, panie. Wszystkie? Chyba wszystkie. Tak. Z tych felg. Te felgi trzeba będzie zamontować. No już. Do kosza. Ach to. Dobra, jeszcze tą zamontujemy. Zamontuj. Okej. Okay. Wyważone koło, elegancko. Można. Zostaliśmy trochę, żeśmy tutaj, że tak powiem, wydali. A, bo tu my jeszcze czapki nie zużyliśmy. Która też. Dobra, włożymy sobie cewki. Mamy tu ładnie wszystko pięknie. Dobra, i ostatnie koło. Myślę, że mamy to. O.
A, bo jeszcze paski klinowe, no tak, przecież. Tu bym zapomniał. Pyk. Pyk, pyk. Napinacz. I tu zostaje nam to. A, miałem, więc nie musiałem kupować. Tysiące. No, mamy. Wymień wszystkie filtry, wymień olej w silniku oraz olej w silniku oraz filtr oleju. Tu mam piekie z hulcami. Mogą być zapieczone. Wymień olej w silniku oraz filtry. Trzeba mieć filtry. No, powiem tak, przyjmiemy sobie hamulce. Pana z tej twojego kombiaczka. Zostawimy sobie samochód. No, no, filtry, zabieg, a może golfa się zrobi? Zrobimy golfa. O. No i mam tutaj kolejne dwa auta. Tutaj mamy Volkswagena Polo. Dokładnie jeden do jednego. Albo Skoda Rapid. Ale chyba bardziej Volkswagen. A, no. Tutaj mi się wydaje, że to może być Skoda albo jakiś Opel Octavia czy Audi. Jeszcze widzę, żeby auto miało lewej strony akumulator. No. Okej. Okay. Co tutaj wymaga, proszę pana? Klocki, pompa, klocki, dobra, czy tak, pompę mogę sobie znaleźć. Tu mamy serwo hamulcowe. O, pompa. Dobra, ale to w następnym odcinku sobie. Wytrzymiemy. Ja tutaj mogę. A, mogę odblokować. Silne rączki. Silne ręce. Moduj do modu się 50% szybciej. O! To jest też spoko. I to jeszcze zrobimy sobie. Dobra. Czyli w takim razie jesteśmy. Wrócić w górę, bo. Aha! No, mogę sam silnik złożyć, ale fajnie. Dobra, co tutaj w tym mamy? Filtr, filtr, filtr. Ja, czyli prosta sprawa. A ja bym chciał jeszcze się tak dowiedzieć. On to... A, to jest to. Dobra, bye, bye, bye. Szynka z narzędziami. Tu mamy już zrobione. Parking. To są nasze auta, dobra. A gdzie to jest? Ja bym chciał się dowiedzieć, gdzie jest tutaj coś takiego jak... Dobra, tutaj... Na rozbudowę, ja nie wiem gdzie to mogę na rozbudowę. No nieważne. Ale to będzie. W następnym odcinku mamy kolejne dwa auta, które są na warsztat już wzięte. I zobaczymy jak to nam pójdzie.